Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i widzowie, w dzisiejszym odcinku zarobimy pieniądze na Palionowie. Oczywiście, że tak, ponieważ postanowiłem, że muszę coś posprzedawać. I wydaje mi się, że burmistrz Palionowa, czyli w tym momencie Kajter, jest idealnym, prawda, oponentem tutaj, który mógłby ode mnie coś odkupić. A ja mam naprawdę bardzo wiele rzeczy, które on mógłby kupić. I uwaga, pierwsza rzecz, którą możemy mu sprzedać, to są ziemniaki i od tego zaczniemy, ponieważ to jest główny biznes, który ja miałem i który mi bardzo dobrze działał na tym moim targu. No i tu tych ziemniaków jest naprawdę masa, z tym, że przydałoby się je najpierw przepalić, więc musimy sobie ogarnąć tutaj, prawda, pyk, dobra, pyk, a może mogliśmy sobie już zabrać od razu ziemniaki. Patrzcie, tych ziemniaków tu jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przepalać. Ja ledwo co sobie coś przepalę dla siebie, to już jakby nie, czemu tu się nie pali, tu, dobra, dobra, tu, czekajcie, tu, dobra, okej, bo już mi się... Już mi się w oczach mienią te ziemniaki. Dobra, tu dajemy sobie te wszystkie ziemniory do przepalania. Niech się to wszystko nam przepali elegancko. I zaraz pójdziemy, tu odłożę na razie te ziemniaki. Więcej na razie nie potrzebuję. Poczekam, aż się to przepali i lecę to, że tak powiem, sprzedać hejterowi. Mam nadzieję, że to ode mnie kupi. Dobra, przepaliło mi się wszystko. Mam ziemniaki, 5 taków ziemniaków, które zaraz sprzedamy, prawda, hejterowi. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie chciał je kupić. Ale mam nadzieję, że tak. Też trzcinę może by było mu w sumie sprzedać, ale to na razie nie jest takie ważne. Ja, co ja mam przy sobie? Czekajcie, bo ja tu mam jakieś książki, mam krótką falówkę. Tu mamy te 5 taków ziemniaków, które mu zaraz sprzedamy. I te diaksy. Ja ciągle chodzę z tymi diaksami, które miałem zabezpieczyć. Dobra, ja nie mogę mu tego mówić na razie, bo on się zaraz na mnie wkurzy, że ja normalnie po mieście jak biegam z takimi rzeczami. Nie powinno to tak wyglądać. Dobra, lecimy do niego. On pewnie będzie gdzieś w ratuszu. O, jest chyba tam, widzę, Nick. Jest w ratuszu. Dobra, lecimy do ratusza, ponieważ on sobie tam teraz mieszka w sumie głównie. Dobra, to lecimy tu. Skok szybki, dobra. I zobaczymy, czy coś ode mnie kupi, czy ode mnie nie kupi. To jest chwila prawdy. Halo! Hejter, witam panie burmistrzu, panie prezydencie. O, Bambik, znaczy pan, no, jaki... obywatel, witam. No właśnie, ale jaki pan obywatel? Prawa ręka. Faktycznie, ale ja mam jakieś problemy z pamięcią, proszę pana. No, to proszę, proszę. O kurczę, jaka głowa tu powstała elegancka. Główka moja, to jest. Słuchaj, ja dzisiaj przyszedłem. No tak, ja dzisiaj tutaj przyszedłem, ponieważ mam pewien, że tak to ujmę, deal. Ponieważ moglibyśmy, prawda, się troszkę potargować. Wydaje mi się, że burmistrz posiada troszkę gotówki i mógłby, prawda, coś kupić. A ja mam akurat bardzo fajne rzeczy na sprzedaż. I teraz uwaga, ja pozwól, że ja opowiem o moim produkcie, który mam na sprzedaż. Dobra, czekam. Produkt ten nazywa się ziemniak. Oczywiście przepalony. Ale nie, słuchaj, to jest bardzo opłacalna rzecz. Ponieważ taki ziemniak jest, patrz, on zaspokaja naprawdę dużo głodu. Ja nie jestem głodny, ale może ty jesteś głodny, możesz sobie spróbować ziemniaka zjeść. Ale ty, co mi ziemniak? A co ty jesz normalnie? Ryby. No to ryby mało dają, jem. Strasznie ciężko jest to zdobyć. Ziemniak bardzo łatwy do zdobycia, bardzo tani w produkcji, więc jedzenie bardzo tanie, zaspokaja bardzo dużo jedzenia. Jest to po prostu opłacalne i da się na tym jak najbardziej, jak najwięcej zaoszczędzić. A jak już przy oszczędzaniu jesteśmy, to mam dla was świetny sposób na to, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. I jest to Goodie. Dzięki tej aplikacji część wydanych przez nas pieniędzy w internecie może do nas wrócić. I jest to bajecznie proste. Wystarczy wejść na stronę Goodie, założyć konto, wybrać sklep, w którym chcemy robić zakupy, zrobić zakupy i czekać, aż cashback wróci na nasze konto Goodie. Dzięki Goodie możemy otrzymać nawet 25% zwrotu na naszych zakupach w internecie i warto zaglądać na tę aplikację regularnie, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się super oferty, dzięki czemu możemy zaoszczędzić nawet do 30%. W prawym górnym rogu ekranu jest możliwość wpisania kodu. I pamiętajcie, żeby zrobić to przed pierwszymi zakupami, ponieważ z kodem SCHIPS1 macie za darmo 20 zł na wasze konto Goodie. Na koniec nie pozostało mi nic innego, jak po prostu zachęcić was do korzystania z aplikacji Goodie i życzę wam ogromnych cashbacków. No dobra, ale to ile ja ci mam za to zapłacić, człowieku? No, ja myślę, że uczciwa cena za stak ziemniaków to, uwaga, 2 zielone. No w sumie 2 to jest nic, to więc mogę ci dać. No dobra, daj mi to. Dobra, zróbmy, rzucam. Robimy targu. Dobra, dobra, elegancko. No ale tak, powiem tak, ja mam tego o wiele więcej. Jakbyś chciał. Dobra, ale babie, ty mi nie wciskaj tutaj, kiedy musimy pogadać. Mam jeszcze jeden stak. Tak? No. No ale to co, ty chcesz kolejne 2 zielone? No. Ziomek. No ale wiesz, na ile ci starczy tego jedzenia? Wiesz, na ile ci starczy jedzenia? No na długo. A to są tylko 2 zielone. Sie, no, dobra, spokojnie. Dobra, proszę kolejne. Proszę. Ja nie chcę nic mówić, ale ja mam kolejny stak. Musimy pogadać. Ale mam stak kolejny. Jak to? No mam. No nie dam ci kolejnego 2 zielonego, no. Ale wiesz, na ile ci starczy tego jedzenia? Wiesz, jakie to jest oszczędność? Ja już nie chcę jedzenia, ja bym coś innego chciał. No słuchaj, dobra. Bo jest problem. No. Bo Dave chyba oszukuje nas. Czemu oszukuje?
Dave miał kilka staków zielonego w łapie, ja widziałem. No ale, ja ale, ale, ale on, ale to, ale to wiesz, to ma może swoje oszczędności, nie? No nie wiem, czy on miałby tyle oszczędności, jak tyle nawet nie było. Tyle jak nie, było? Nie wydrukowali. Ale ja w tym momencie mam chyba 4 staki zielonego u siebie. Ale... Co? No jak? Tak. Skąd? Skąd ty masz no bo, 4 staki? No bo ja tyle zarobiłem. Poza ale tym ty mi... Poza tym ty mi ostatnio sypałeś zielonym na odcinku i dawałeś mi. Ale nie aż tak duże 4 staki, człowieku, ty wiesz ile to jest. No ale ty jesteś burmistrzem, ty masz na pewno więcej. Nie, to jest za mało. Nie, ja nie wiem skąd wy macie te zielone, dobra, już nie chcę mi się, już nie mam siły, dobra. Jaki masz następny produkt? Mam jeszcze jeden, chodź, zapraszam, musimy gdzieś polecieć, musimy polecieć. Ale gdzie? Zapraszam za mną. Zapraszam, no to jest tutaj. Musimy polecieć tutaj właśnie na to moje osiedle Tostowo. Ponieważ tutaj sytuacja jest taka, że jak widzisz są dwa czarne budynki. Tak. No i... Są dwa czarne budynki. I one, jest możliwość kupienia ich. Ten i ten. Tak. No dobra. Chciałbyś? Ale tam jest, ty. No, co? No w takim budynku nie ma nic, musisz sobie umeblować sam, nie? Ale masz jak chcesz, do woli. Jakbym Wicki zaprosił, to by tu mogły zamieszkać. No, a bardzo dobra cena, bo jedyny stak zielonych. Ale ty masz 4 przecież, to po co ci kolejny? No ale to jest biznes, to wiesz, ja jestem właścicielem tego domu, to ja potrzebuję pieniędzy, nie? Ale nawet taki fajnie wygląda, taki czarny. Oczywiście bardzo ważne jest to, że jeszcze po mojej stronie, jeżeli kupisz go, jest zmiana go na kolor jaki chcesz tylko. O, serio, można tak. Kustomizację, a tak, to ile tak. To więcej zielonych kosztuje? To 10 zielonych więcej. Czyli 72. 74. Ale to za jeden dom? 74. Ale może być 72, mogę zrobić taką promocję. Ale za jeden dom, tak? Tak. O Boże. O Boże, to jest 120 coś. Ja coś? Nie dam rady. Ale a to ty chcesz dwa kupować? To może kup na razie jeden. Jak już kupować, to chyba wszystko, nie? Ale po co ci aż tyle? Każdy dwa ja po jednym. Ale ja nie wiem, czy ja jestem odpowiedzialnym prezydentem. Powinienem inaczej zarządzać kapitałem, a ty jesteś moim analitykiem i tym... Ja mi się wydaje, że taki dom warto jest mieć, taki wiesz, letniskowy, taki, że po prostu pójść sobie odpocząć, nie? Poza tym, ja nie wiem czy wiesz, ale każdy prezydent nie tylko mieszka w, prawda, ratuszu i w takim swoim tętku, ma również swoje mieszkanie w zaciszu, a ta tutaj zatoczka jest zdecydowanie bardzo cicha. To jest zacisz. W sumie tu nikogo nie ma. No. To nie wiem, babie, czy ty mi chcesz coś tutaj wcisnąć do kapsi? Nie, to zdecydowanie nie jest wciśnięcie. Moim zdaniem powinieneś to kupić. Wciskasz mi to jak, nie wiem. Dobra, zrobię promocję. Ile? 60 zielonych, w tym również zmiana koloru, czyli mniej niż tak. No 2, 3, 4. No nie, to jest tyle zielonych, przecież ja zaraz wszystko wydam. Ale panie burmistrzu, zaraz podniesiemy podatki i się odkujesz. Tak? Na pewno podniesiemy podatki, będziemy więcej zarabiać. Ale nie od nieruchomości, bo wtedy ja na tym ucierpię. No to na pewno nie, ale na pewno będziemy więcej zarabiać. Na pewno, oczywiście, że tak. Bo inaczej moja kieszeń będzie ja płakać, na pewno. Proszę, dobra. Biorę to. Dobra, no biorę to... Biorę to, ale jeszcze bym zobaczył tamten, bo nie wiem, czy ten nie będzie lepszy. No dobra, proszę sobie wybrać. Ten jest bliżej tutaj tunelu. No właśnie. Czyli będzie większy ruch tutaj i będzie większy hałas, a tam jest cicho. Ja tu rezerwacja piszę, to nie jest od kogoś. A, to możliwe, że ten już jest sprzedany. Aha. Ale czekaj, ja nie wiem, komu ja go sprzedałem. Nawet. A. Nie, no to ja chcę tamten, dobra, tamten lepszy. Dobra, no to też mi się tak wydaje, uważam, że tamten ma w ogóle najlepszą okolicę. Ty to mnie ogołociłeś dzisiaj. Ale jak ja ogołociłem? Jesteś bogatszy w dom i masz jedzenia dużo. Ale po co mi ten dom, jak nie ma kobiety? To kobieta się znajdzie. Kobiety nie ma tutaj, nie ma kobiet dla takiego człowieka jak ja. Jest Milki, możesz ją zaprosić tutaj, na pewno jej się spodoba. Patrz, a tak swoją drogą, jeśli chodzi o Milki, to patrz, tu jest jej dom obok. Co? To ona tu mieszka, jesteś sąsiadem. Ale ona to nie mieszka, ona to prawie na dnie chodzi. No ale, otwarte drzwi, wietrzyła, widzisz? Widzisz? Jakie rzeczy tu są. No. No to co? No to, że tak powiem, chyba się podoba, nie? Dobra, tu będę się skradać czasami. No, proszę bardzo, to rób co chcesz, nie? No, walić to już, nie mam siły. Dobra, no dobrze. Babik, czy ty masz jeszcze coś do zaoferowania? Czy ja mam coś do zaoferowania? Wydaje mi się, że...
Czy dobra, ja bym miał coś do zaoferowania? Wydaje mi się, że mam. O, mam, musimy, ale musimy polecieć, nie. Musimy polecieć. O nie. Ale to nie będzie drogie, to będzie tanie bardzo. A? Tak, jak na użytkowość tego, to wcale to nie będzie takie drogie. Ale musimy do mnie na chatę polecieć. Ale myślę, że ci się spodoba i myślę, że będzie całkiem naprawdę bardzo, bardzo fajne to będzie. No dobra, Bambik, zobaczymy. Tylko muszę to skraftować. Proszę. Nie. Ja muszę znaleźć, gdzie ja mam rzeczy do tego, bo to jest bardzo rzadka sprawa, ale spokojnie. Rzadka sprawa mówisz, no rzadka dobra. Sprawa, tak, ale damy radę, zdobędziemy ale i... Ale błagam cię, weź jakoś zobacz tego Dave'a, bo on serio chyba oszukuje. Ja nie wiem, skoro on ma tyle zielonego. No dobrze, to się jak coś podejrzę i zobaczę, to powiem, przekażę informację. Trzeba go śledzić, bo to naprawdę nie jest... To jest tragedia. Boisz się, że cię wygryzie? Boję się, że on wszystko zaraz wykupi. On ma tyle pieniędzy. Ale spokojnie, właśnie ty patrz, ile ty wykupujesz dzisiaj. Że tak powiem, chodzisz z tą paszmą. Ale jestem prawie goły, rozumiesz? Jestem goły, zaraz będę. Spokojnie, burmistrz prędzej czy później musi wyjść na plus. Będę golasem. Ale jakim golasem? Nie płacz, nie płacz, będzie dobrze. Nie płaczę! Oj, co ty tu masz? Dobra, uwaga! Mam kolejną rzecz pod sprzedaż. Jest to luneta, no luneta do podglądania swoich obywateli. Ej, w sumie no dobra, zgubiłem swoją, to akurat jeszcze mógłbym kupić. Powiem więcej, można ją spersonalizować i mogę ją nazwać. Tylko, że ona normalnie kosztuje 5 zielonych, z nazwaniem będzie to już niestety 7. Mam to od razu 10, co? Ale dam promocję i będzie 6. Spotkajmy się po środku. Dobra. 6 zielonych. Może, jaką chcesz nazwę? Dobra, nazwa. Cokole oko nie, czekaj. No. Cokole oko. Albo oko prezesa. Oko prezesa, to jest to. To jest to. O Boże. A może lepiej oko burmistrza? Bo ty nie prezes, tylko albo oko prezydenta. Dobra, daj prezydenta. Prezydenta będzie pasowało. Dobra. Oko prezydenta. A, tylko jest problem, bo ja dwa razy go zenchantowałem, czyli podwójny XP spadł, czyli jednak będzie 7. Ale ty jesteś chory, człowieku? Czemu? Jak 7? Ja miałem być 6. Mnie to twoje tutaj błędy nie interesują. No dobra, niech miało być 6. Dobra, to 6. No, i tak ma być, to i tak już jestem, czuję się oskamowany. Dobra, wydaje mi się, że to był dzień pełen wrażeń. Na dzień dzisiejszy nie mam nic innego do zaoferowania, ale wydaje mi się, że mogę coś za jakiś czas znaleźć. To był nagi dzień i on mnie bardzo ogołocił. Ale jesteś bogatszy w dom, lunetę i troszkę ziemniaków. Miałeś mi, Bambik, pomagać z finansami, a na razie to ty mnie gołocisz ciągle. Ej, tam od razu gołocę, pomogłem ci się rozwinąć. Dobra, trzym się, miłego dnia. Musimy podnieść podatki. To podniesiemy.